Eugeniusz Romer, witam Państwa i zapraszam na Układ Sił na Świecie. Tradycyjnie przypominam, że partnerem naszego programu jest wydawnictwo Prześwity. Polecam Państwu książki tego wydawnictwa. Można się z nich dowiedzieć co najmniej tyle, co z naszego kanału. A dziś będziemy rozmawiać o wizycie prezydenta Filipin, Ferdinanda Marcosa w Stanach Zjednoczonych, o spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem, ale także z premierem Japonii Fumio Kishidą. Więcej o tym mój gość, pan dr Mateusz Hatys z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Witam pana. Witam serdecznie. Jak rozumiem, te zacieśniające się relacje między Stanami Zjednoczonymi a Filipinami, bo o tym głównie chciałbym dzisiaj porozmawiać. Wczoraj mieliśmy rozmowę o Japonii, polecam Państwu ją, jest na naszym kanale Układu Sił, ale rozumiem, że właśnie te relacje są wywołane niejako przez spory, do jakich dochodzi pomiędzy Chinami a Filipinami. Tutaj jest kwestia wód terytorialnych Morza Południowochińskiego. Na czym polega ten spór? Spór odnosi się do Morza Południowochińskiego i jest to spór terytorialny angażujący kilka stron, w tym właśnie Chiny i Filipiny. Jeżeli chodzi o Filipiny sensu stricte, to spór dotyczy głównie archipelagu Spratly. Chiny kontrolują 7 obiektów geograficznych, bo tak najlepiej można to sformułować w tym archipelagu, natomiast Filipiny kontrolują 9 z nich i na przestrzeni ostatnich 2 lat dochodzi do wielu napięć chińsko-filipińskich, szczególnie jeżeli chodzi o płciznę Second Thomas, która znajduje się w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin, czyli to jest taka strefa rozciągająca się od linii brzegowej na odległość 200 mil morskich. Ona znajduje się około 190 kilku kilometrów od filipińskiej prowincji Palawan, natomiast od Chin jest ona oddalona o około 1000 kilometrów od chińskiej wyspy Hainan, która jest również prowincją, więc tutaj na tej podstawie możemy sobie wyobrazić, jakie są różnice geograficzne. Spór ten zaognił się w ostatnich latach, jednak żeby w pełni go zrozumieć, należy cofnąć się do końca lat 90. Wtedy bowiem filipiński rząd postanowił osadzić na tej płciźnie jeden ze swoich statków, BRP Sierra Madre, i od tamtego czasu na pokładzie wraku tego statku znajduje się filipiński posterunek. Była to reakcja Filipin na chińskie działania z lat 94-95, bowiem wtedy Chiny de facto przejęły kontrolę nad innym obiektem w tym archipelagu, czyli Rafą Mischief, i Filipiny, chcąc skonsolidować swoją pozycję w tym regionie, zdecydowały się właśnie na ten krok. I przez kilkanaście lat płcizna Second Thomas nie budziła jakichś większych kontrowersji. Te napięcia zaczęły się nasilać w roku 2013-2014. Wtedy też Chiny zaczęły patrolować ten obszar i zaczęły próbować blokować misje zaopatrzeniowe do tego posterunku, bowiem należy zaznaczyć, że filipiński garnizon, który tam stacjonuje, nie ma dostępu do świeżej wody i misja też opiera się na rotacyjnej obecności filipińskich żołnierzy na tym posterunku, więc te misje zaopatrzeniowe są kluczowe. Od kiedy Ferdinand Marcos Jr. przejął władzę w kraju w połowie 2022 roku, te napięcia zaczęły się nasilać, aczkolwiek należy zaznaczyć, że na początku swojej prezydentury prezydent Marcos chciał dążyć do dobrych relacji z Chinami. Złożył nawet wizytę na początku 2023 roku w Chinach, jednak tuż po tej wizycie Chiny zaczęły eskalować napięcia na Morzu Południowochińskim, stąd też Marcos podjął decyzję o dywersyfikacji sojuszy, głównie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na Morzu Południowochińskim, stąd też wizyta w Japonii w lutym 2023 roku i wtedy też
pojawił się temat trójstronnego partnerstwa z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. I od tego czasu możemy zaobserwować z jednej strony rosnącą intensyfikację napięć właśnie na Morzu Południowochińskim, szczególnie wokół płycizny Second Thomas i równolegle do tego zacieśniające się relacje Filipin ze swoimi sojusznikami, głównie Stanami Zjednoczonymi oczywiście, ale również innymi państwami takimi jak Japonia i Australia. W kwietniu mieliśmy do czynienia z rozszerzeniem umowy o tak zwanej ETKI, czyli umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi i Filipinami, która rozszerzyła tę umowę na 4 dodatkowe bazy wojskowe na Filipinach, która umożliwia dostęp amerykańskim żołnierzom do filipińskich, tutaj podkreślam, to są nadal filipińskie bazy wojskowe, 3 z nich znajdują się na północy Filipin. To też jest istotne, ponieważ ten region Filipin znajduje się najbliżej Tajwanu, który również jest takim obszarem budzącym wątpliwości i napięcia. I od tamtego czasu mogliśmy zauważyć stopniowe dążenie do wydarzenia, które miało miejsce wczoraj, czyli 11 kwietnia, czyli trójstronnego partnerstwa. Pierwszy taki zalążek takiej trójstronnej współpracy można było zaobserwować w czerwcu ubiegłego roku, ponieważ wtedy doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego wszystkich 3 państw spotkali się po raz pierwszy. Następnie odbyły się 2 spotkania ministrów spraw zagranicznych tych 3 państw. W grudniu mieliśmy do czynienia z taką telekonferencją doradców do spraw bezpieczeństwa i wczoraj było to takie zwieńczenie rozpoczęcia współpracy trójstronnej. Za chwilę pana zapytam o właśnie ustalenia wczorajsze, natomiast chcę jeszcze dopytać, na czym polega jakby do końca ten spór, w sensie jakie jest znaczenie tej płcizny, o której pan mówi, dla obu państw, dla Chin i dla Filipin, i czy tutaj chodzi o pewne sprawy prestiżowe, czy jednak ten rejon ma jakieś znaczenie właśnie z perspektywy handlu, z perspektywy bezpieczeństwa dla Filipin i dla Chin? Znaczy tak, Morze Południowochińskie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o szlaki handlowe, o morskie szlaki handlowe, i to dotyczy nie tylko Chin czy Filipin, ale również Japonii, Stanów Zjednoczonych, a także Europy. Bodajże 40% handlu Europy przebiega również przez Morze Południowochińskie. Filipiny jako państwo archipelagowe jest zależne od szlaków, od morskich szlaków handlowych, natomiast około 80% surowców energetycznych Japonii również jest dostarczane szlakami morskimi przebiegającymi przez Morze Południowochińskie. To również dotyczy w dużej mierze Chin, więc Morze Południowochińskie ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o transport drogą morską. Co prawda znajdują się tam również zasoby surowców energetycznych. Niemniej jednak są one, ich ilość, która jest szacowana, nie są wystarczające, powiedzmy, dla strony chińskiej. To nie zabezpieczyłoby potrzeb Chin. Niemniej jednak te źródła byłyby dosyć ważne, jeżeli chodzi o potrzeby energetyczne Filipin. Z racji tego, że ten spór się toczy i Chiny bardzo próbują wyegzekwować swoje roszczenia tak naprawdę do całego Morza Południowochińskiego, bo ten spór nie dotyczy tylko archipelagu Spratly, ale również Wysp Paracelskich, a także innych obiektów geograficznych na tym obszarze. Jednak tutaj generalnie konflikt między Filipinami a Chinami toczy się właśnie o ten region. Dlaczego akurat ta płcizna jest ważna? Jest ona ważna z tego względu, że znajduje się właśnie na niej posterunek filipińskiego garnizonu. I to jest taki kluczowy punkt, jeżeli chodzi o rozszerzenie chińskich wpływów na Morzu Południowochińskim. Od 2013 roku Chinom udało się rozbudować sztuczne wyspy na różnego rodzaju rafach i płciznach. Gdyby udało się skutecznie Chinom zablokować misje zaopatrzeniowe
właśnie na huciznę Second Thomas. Wtedy też taką metodą salami mogliby, Chiny mogłyby zwiększyć swoją kontrolę na tym obszarze. Niemniej jednak Stany Zjednoczone w ostatnich latach bardzo wyraźnie podkreślają, że traktat o wzajemnej obronie z 1951 roku obejmuje Morze Południowochińskie i będzie uruchomiony w przypadku jakiegokolwiek zbrojnego ataku nie tylko na obiekty wojskowe czy typu statki czy samoloty, ale również cywilne statki i samoloty, a także jednostki Filipińskiej Straży Przybrzeżnej, więc ten konflikt jest głównie To jak rozumiem, wczoraj zostało właśnie tym. Potwierdzone, że Stany Zjednoczone, które mają ten powiedzmy traktat o bezpieczeństwie z Filipinami z 1951 roku, potwierdzają, co nie było wcześniej takie zupełnie jasne, że nawet jeżeli zaatakowane zostaną właśnie jednostki morskie Filipin, to także to będzie uruchamiało te gwarancje bezpieczeństwa. Znaczy, żeby tutaj doprecyzować, Stany Zjednoczone doprecyzowały tą kwestię de facto już w 2021 roku. Było to związane z tym, że poprzedni prezydent Rodrigo Duterte zagroził rozwiązaniem innego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, tak zwanego Visiting Forces Agreement. I jednym z warunków było właśnie takie doprecyzowanie ze strony Waszyngtonu, jaki obszar i jakie działania są objęte traktatem o wzajemnej obronie. I od tamtego czasu konsekwentnie Stany Zjednoczone powtarzają właśnie te zapewnienia, że Morze Południowochińskie jest nim objęte. Teraz to zostało powtórzone, niemniej jednak warto też zauważyć, że Stany Zjednoczone nie wyznaczyły takiej dokładnej czerwonej linii. Moim zdaniem jest to zabieg zamierzony, ponieważ zbrojny atak jest to dosyć pojęcie ogólne i tak naprawdę nie wiemy, co zostanie uwzględnione za zbrojny atak. Przez ostatnie 2 lata mieliśmy do czynienia z różnymi aktami agresji strony chińskiej wobec filipińskich statków, jak chociażby używanie laserów do oślepienia załogi, kolizje, niebezpieczne manewry, używanie armatek wodnych. W marcu doszło do 2 incydentów, w którym zostało poszkodowanych 7 osób ze strony filipińskiej podczas misji zaopatrzeniowej na płciznę Second Thomas. Nadal nie został wykorzystany nie został uruchomiony traktat o wzajemnej obronie i to jest moim zdaniem taki zamierzone działanie ze strony Waszyngtonu, ponieważ Chiny wykorzystałyby do granic możliwości tą czerwoną linię. I takie niedomówienie stawia Pekin w trudnej sytuacji, ponieważ nie do końca wiadomo, kiedy ten traktat mógłby być uruchomiony. Podczas wczorajszego spotkania rzeczywiście prezydent Biden powtórzył te zapewnienia, co zdecydowanie jest ważne dla strony filipińskiej, która wciąż pamięta incydent wokół płcizny Scarborough. Wtedy też Stany Zjednoczone próbowały być takim pośrednikiem pomiędzy Chinami i Filipinami. Obie strony miały się wycofać z tego spornego obszaru. Filipiny to zrobiły, Chiny nie. Wtedy też Stany Zjednoczone nie zareagowały. I wciąż na Filipinach jest pewnego rodzaju niepewność co do amerykańskich zobowiązań. Wczorajsze zapewnienia Joe Bidena mają potwierdzić to, że jakiekolwiek agresywne działania Chin spotkają się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. A co na temat tej płcizny mówi prawo międzynarodowe? No bo mamy przecież konwencję o prawie morza. Stany Zjednoczone wprawdzie jej nie podpisały, ale nie wiem, jak jest w przypadku Filipin i w przypadku Chin. Zarówno Chiny, jak i Filipiny podpisały tą konwencję. I wszystko zostało wytłumaczone w wyroku z 2016 roku, albowiem właśnie w 2013 roku w odpowiedzi na działania Chin wobec płcizny Scarborough filipiński rząd zdecydował się na złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego, który wydał w tej sprawie orzeczenie, na mocy którego
wszelkiego rodzaju chińskie roszczenia do obiektów na Morzu Południowochińskim na podstawie praw historycznych zostały odrzucone. Co więcej, żaden obiekt geograficzny w archipelagu Spratly nie został uznany za wyspę w sensie prawa międzynarodowego, a co za tym idzie, nie jest uprawnione do własnej wyłącznej strefy ekonomicznej. Tymczasem płcizna Second Thomas znajduje się w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin rozciągającej się na odległość 200 mil morskich, a co za tym idzie, prawo do obecności na tym obszarze, do eksplorowania złóż naturalnych i do prowadzenia połowów mają tylko i wyłącznie Filipiny. Dlatego jakiekolwiek roszczenia Chin wobec tej płcizny są niezgodne i stają się pogwałceniem prawa międzynarodowego. Stąd też Filipiny od lutego ubiegłego roku prowadzą taką kampanię transparentności, publikując doniesienia o wszystkich misjach zaopatrzeniowych na tą płciznę i udostępniając informacje mediom, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Również zapraszają zagranicznych redaktorów, którzy mają, tak powiem, transmitować i upowszechniać wiedzę na temat chińskich działań na obszarze, do którego nie posiadają uprawnień. To wracając do wczorajszego spotkania, jednym z postanowień, o którym informują media, jest fakt, że Stany Zjednoczone, Japonia i Filipiny mają mieć wspólne patrole morskie właśnie, jak rozumiem, w rejonie Morza Południowochińskiego. Na czym dokładnie to będzie polegało? Znaczy tak, inicjatywa wspólnego takiego zaangażowania na obszarach morskich nie jest nową, ponieważ już w czerwcu ubiegłego roku straże przybrzeżne trzech państw przeprowadziły pierwsze wspólne ćwiczenia. Co więcej, w ostatnią niedzielę państw Filipiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia przeprowadziły wspólny patrol na Morzu Południowochińskim, więc te działania są już wdrażane. Na mocy ostatniego porozumienia, do którego doszło wczoraj, potwierdzono, że liczba tych patroli zostanie zwiększona. Co więcej, funkcjonariusze filipińskiej i japońskiej Straży Przybrzeżnej będą mogli przebywać na jednostkach amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, więc ma to na celu wysłanie jednoznacznego sygnału w stronę Pekinu, a także ma prowadzić do wzmocnienia interoperacyjności między tymi służbami i zacieśnienia współpracy, jeżeli chodzi o wyegzekwowanie prawa międzynarodowego na Morzu Południowochińskim, co jednocześnie ma duże znaczenie dla Japonii, która posiada spory terytorialne na Morzu Wschodniochińskim. Więc zdecydowanie z perspektywy Filipin jest to bardzo ważne porozumienie, aczkolwiek pewne działania już od roku, a dokładniej od listopada 2023 roku są wdrażane. Ten ostatni patrol był przykładem czwartego patrolu filipińsko-amerykańskiego. Po raz drugi były zaangażowane siły australijskie i filipińskie i to był pierwszy raz, kiedy Japonia dołączyła do tego patrolu, więc możemy teraz wnioskować, że Japonia będzie stałym takim uczestnikiem tego rodzaju aktywności. Czyli jak rozumiem, no bardzo zacieśnia się współpraca państw tego pierwszego łańcucha wysp, który opasa Chiny od strony Pacyfiku. Jak Chiny na to wszystko reagują? No bo mamy właśnie bardzo mocne zaangażowanie Japonii w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, teraz Filipiny, Tajwan, no to także jest sprawa od dawna podnoszona i coraz bardziej Stany Zjednoczone angażują się też na tej wyspie. Więc no pytanie, jak Pekin to postrzega i czy mamy jakieś pierwsze reakcje? Jeżeli chodzi o działania Chin, to są one wielowymiarowe. Na pewno największą uwagę obserwatorów zwracają różnego rodzaju incydenty, jak chociażby użycie armatek wodnych, czy kolizje, czy
rozmieszczanie jakichś barier morskich. Natomiast warto zaznaczyć, że Chiny cały czas prowadzą taką wojnę w obszarach dezinformacji, wojny o kształtowanie opinii publicznej. Dlatego też Chiny cały czas podkreślają, że Filipiny są de facto narzędziem w rękach Stanów Zjednoczonych i są wykorzystywane do osiągnięcia celów przez Stany Zjednoczone, co jest niezgodne z prawdą, ponieważ to podważa podmiotowość Filipin. Tymczasem to ta trójstronna współpraca zdecydowanie zwiększyła podmiotowość Filipin, ponieważ nie mamy już do czynienia tylko z dwustronnym traktatem i relacjami między dwoma sojusznikami. Dołączyła Japonia, a więc w ten sposób pośrednio została wzmocniona podmiotowość Filipin. Co więcej, w ostatnim czasie mogliśmy się spotkać z chińską narracją mówiącą o tym, że Filipiny mają tylko dwie drogi. Otóż albo będą bronić swoich prawnych roszczeń i będą dążyć do wyegzekwowania wyroku Trybunału Arbitrażowego z 2016 roku, co może doprowadzić do regularnego konfliktu zbrojnego, albo mogą się wycofać i uznać chińskie roszczenia, podporządkować się de facto Pekinowi. Więc jest to element takiej wojny psychologicznej, która jest podważana przez Filipiny właśnie dzięki różnego rodzaju inicjatywom transparentności, upubliczniając opinii międzynarodowej rzeczywiste działania na Morzu Południowochińskim. Jeżeli chodzi o kolejne kroki Chin po tym szczycie, który odbył się wczoraj, trudno powiedzieć, żebyśmy mogli spodziewać się jeszcze większej eskalacji, bo tak naprawdę Chiny wyczerpały już wszystkie swoje narzędzia w swoich aktywnościach w tak zwanej szarej strefie. De facto każda inna opcja dodatkowej eskalacji mogłaby już zostać uznana za zbrojny atak, a Chiny również nie chcą doprowadzić do tego, żeby Stany Zjednoczone włączyły się w spór na Morzu Południowochińskim. Więc wydaje mi się, że poziom eskalacji nie wzrośnie, ale też nie zmaleje, czyli będziemy nadal obserwowali różnego rodzaju incydenty, które mogą się spotkać z blokowaniem właśnie misji zaopatrzeniowych, czy to na płciznę Second Thomas, czy blokowaniem dostępu do łowisk filipińskim rybakom przy płciźnie Scarborough. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby Pekin na ten moment zdecydował się na dalszą eskalację i podjęcie jakichś bardzo daleko idących kroków. Mówi pan o tym, że Filipiny w zasadzie miały dwie opcje. Jedna no to właśnie podporządkowanie się Chinom, a druga to szukanie oparcia, tak żeby tym żądaniom się przeciwstawić. Jak rozumiem, właśnie tę drugą opcję wybrały. I teraz pytanie, jak to wpływa na ich postrzeganie w regionie przez inne państwa? No wiadomo, że Filipiny należą do tej grupy państw ASEAN, państw Azji Południowo-Wschodniej, i ta grupa została powołana właśnie, żeby no trochę podkreślać taką regionalną niezależność od wielkich potęg, żeby no stanowić pewną oddzielną, samodzielną politykę, żeby nie być wykorzystywanym przez którąś z głównych sił. Więc jak to wpłynie na postrzeganie regionalne Filipin? Wydaje mi się, że na pewno to nie wpłynie w dużym stopniu na postrzeganie Filipin. Warto zaznaczyć, że jedną z głównych zasad i reguł, którą kierują się liderzy państw Stowarzyszenia Azji Południowo-Wschodniej, jest nieingerencja w wewnętrzne sprawy innych państw. A więc zacieśnianie stosunków przez Filipiny ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią czy Australią nie powinno się spotkać z żadnymi reperkusjami ze strony ASEAN. Tym bardziej, że państwa członkowskie ASEAN w dużej mierze pozostają bardzo pasywne, jeżeli chodzi o wydarzenia na Morzu Południowochińskim. Obecnie prezydencję w stowarzyszeniu, która jest zmieniana co roku, sprawuje Laos,
państwo, które zdecydowanie znajduje się w tej orbicie wpływów chińskich. W ubiegłym roku była to Indonezja, która doprowadziła do tego, że wydano wspólne oświadczenie krytykujące chińskie działania na Morzu Północnochińskim wobec Filipin i była to jedna z niewielu jednoznacznych reakcji. Jeżeli spojrzymy na ostatnie wydarzenia z marca, ASEAN nie zabrał tak naprawdę głosu, co należy uznać za pasywną i taką neutralną postawę. Co prawda ASEAN próbuje się pozycjonować jako stowarzyszenie, które powinno odgrywać centralną rolę w regionie Indo-Pacyfiku, ale z drugiej strony nie angażuje się w jakiekolwiek napięcia i kryzysy, które angażują państwa spoza regionu. Dlatego też Filipiny nie będą zwracały większej uwagi na reakcję w ASEAN, tak samo jak ASEAN nie będzie zwracało większej uwagi na partykularne interesy Filipin. Jeżeli chodzi o postrzeganie Chin i Stanów Zjednoczonych w stowarzyszeniu, należy zauważyć, że w ostatnim czasie zmieniły się akcenty i według ostatnich sondaży przeprowadzonych przez jeden z singapurskich ośrodków badawczych, większość państw członkowskich ASEAN opowiedziałoby się po stronie chińskiej. Niemniej jednak jest to w dużej mierze związane z działaniami w Strefie Gazy Izraela i współpracy Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. Warto jednak zaznaczyć, że w tym sondażu Filipiny są głównym zwolennikiem opowiedzenia się po stronie amerykańskiej. Tym samym trudno też sądować, że jest to stały taki trend, jeżeli chodzi o państwa Azji Południowo-Wschodniej. Wydaje mi się, że jest to właśnie podyktowane ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza, że większość państw muzułmańskich, jak Brunei czy Malezja, przez wiele lat jednoznacznie mniej lub bardziej opowiada się raczej w kierunku Chin. Tym razem mieliśmy do czynienia ze zmianą ze strony Indonezji, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest podyktowane głównie tymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i za rok będzie totalnie inna perspektywa, jeżeli chodzi o chińsko-amerykańską rywalizację. Pozostaje nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie, to znaczy współpraca na polu gospodarczym, na polu różnych korytarzy handlowych i także kabel ma być budowany, jak rozumiem, między Filipinami i Stanami Zjednoczonymi. Kabel taki, powiedzmy, teleinformatyczny ma go budować firma Meta, czyli ta firma, która zarządza Facebookiem. I co dokładnie ustalono wczoraj? Znaczy tak, wczorajsze ustalenia w ogóle poruszyły wiele takich obszarów, które są kluczowe z perspektywy Filipin, co należy docenić, albowiem Filipinom nie zależy tylko na tym, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich czy japońskich, które mogłyby rotacyjnie przebywać na terytorium. Do tego też poruszono takie kwestie jak bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, a także cyberbezpieczeństwo, które jest kluczowe dla Filipin w ostatnim czasie. Wspominałem już wcześniej o tej inicjatywie transparentności, która polega na upublicznianiu i rozpowszechnianiu informacji na temat agresywnych działań Chin i do tego właśnie służą różnego rodzaju media społecznościowe wykorzystywane przez filipiński rząd, jak i różnego rodzaju agencje, jak Filipińska Straż Przybrzeżna. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy do czynienia z szeregiem ataków cybernetycznych właśnie na te strony i media społecznościowe agencji państwowych. W związku z tym taka deklaracja zacieśnienia współpracy na polu cyberbezpieczeństwa i niezależności, jeżeli chodzi o usługi świadczenia internetu, są kluczowe. Według doniesień medialnych możemy stwierdzić, że większość tych ataków miała miejsce z terytorium Chin, aczkolwiek
nie zostało powiedziane jednoznacznie, że rząd chiński za nimi stoi. Jest to oczywiście próba uderzenia w tą filipińską inicjatywę transparentności, która zdecydowanie odnosi skutek. Można to stwierdzić chociażby na rosnącym poparciu społeczności międzynarodowej dla Filipin, jak i filipińskich działań. Dlatego jakiekolwiek rodzaje współpracy w tym obszarze cyberbezpieczeństwa, usług internetowych są zdecydowanie cenne dla Filipin, które dzięki temu będą mogły kontynuować właśnie działalność w tym obszarze. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz kwestii związanych stricte z bezpieczeństwem zewnętrznym, Filipinom zależy na różnego rodzaju inwestycjach. Stąd też podjęto decyzję o tym, żeby utworzyć nowy korytarz ekonomiczny w Luzon. Będzie on zakładał budowę i rozwój różnego rodzaju portów morskich, linii kolejowych, a także budowy łańcucha dostaw, jeżeli chodzi o sektor półprzewodników. Filipiny dysponują surowcami naturalnymi, które są kluczowe, jeżeli chodzi właśnie o ten sektor, ale chcą też wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez nie tylko eksport tych surowców, ale włączenie się w łańcuch produkcji, żeby rzecz jasna czerpać większe korzyści ekonomiczne. Do tego warto również zaznaczyć, że trzy państwa zobowiązały się do rozwoju i utworzenia radiowej sieci dostępowej dla internetu i w ten sposób zarówno Stany Zjednoczone, jak i Japonia zobowiązały się do przeznaczenia 8 milionów dolarów na utworzenie pierwszego biura zajmującego się właśnie kwestiami związanymi z usługami telekomunikacyjnymi, internetowymi, ale również będzie miało to przełożenie na ogólne bezpieczeństwo cybernetyczne Filipin. Sporo tych informacji. Bardzo dziękuję za podzielenie się Pana wiedzą szeroką na temat Filipin i w ogóle regionu Azji Południowo-Wschodniej. Dr Mateusz Chatys ze Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także, że Państwo byli z nami i tradycyjnie zachęcam też do subskrybowania kanału Układu Sił, żeby słuchać i oglądać więcej tego typu rozmów. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.